Dobrze. Nie, teraz ja, ja teraz dynam, okej? Adam Bogdaj! Adam Bogdaj wraca do nas! Nieprawda! A dlaczego nie? Cześć, do widzenia! Aha. Pa, Maja! Maja się pojawia, Maja znika. Do widzenia! Tak jak czarny parasol! No tak. Pa, Maja! Kulturki! Kulturki! Adam Bogdaj znowu wrócił z Florydy. Zamieszkał tam już, kupił sobie apartament. Aha. Ale wrócił do nas. Może nas kiedyś zaprosi? Tak! No tak, dobra, bo... przywitajmy się najpierw, co? Ładź. Cześć. Hej! I Maja z oddali. Hej, to ja! Cześć. Maja! Tu? Kulturki, kulturki, tak. Się wydaje mi przynajmniej. No tak, kulturki, kulturki. Wakacyjne. Wakacyjne klimaty, ciąg dalszy. No. Nagrywamy to ten sam dzień, co ostatnio. No i dobrze, no. Olu, o jakiej książce się porozmawiamy? Cóż za niespodzianka? O książce, uwaga, Czarny parasol. Czarny parasol. To opowiem ci taki rekwizyt, który nam się średnio na razie przydałby na tych wakacjach. No, nie pada deszcz. Bo jest tak gorąco i nie pada deszcz. I jest piękna pogoda. Wspaniała nawet. W Polsce chyba teraz też tak jest gorąco. Tego to ja, mamuniu, nie wiem. Ale Czarny parasol jest bardzo detektywistyczną książką. Bardzo? Tak. To jest kolejna... No to opowiedz najpierw o bohaterach. To jest takie też trochę podobnego do Kapelusz za 100 tysięcy. Tylko, że zamiast kapelusza jest parasol. A w co, czyli teraz... I są nowi bohaterowie i nowi podejrzani. Ja myślałam, że może są ci sami bohaterowie. Nie, no coś, nie. Ty, mamuniu. No dobra, to opowiadaj bohaterów. No to tak, jest taki chłopak, który się nazywa Kubuś i on jest znany jako detektyw. Detektyw Kubuś. Tak, i wszyscy na niego mówią Kubuś, detektyw. Mhm. I jest jeszcze jego koleżanka, co tak jakby jest takim mini detektywem i ona się na... i ona nie powiedziano, jak ona się nazywa, ale wszyscy na niej mówią Hipcia. Czyli teraz jest chłopiec głównym bohaterem. Tak. Tak. Ale, ale opowiada czasami chłopaka, czasami dziewczyna. O, no to ciekawe. Znaczy to nie, bo oni są razem głównymi bohaterami, a główną rzeczą to jest czarny parasol. No właśnie, ale o co chodzi z tym czarnym parasolem? Że pewnego dnia Kubuś ten wyszedł z domu normalnie i poszedł, bo oni są w wakacje. Mm-hmm. I tam przywitała go taka pani, co jej się piesek zagubił. Mm-hmm. I on poszedł szukać tego i on obiecał, że będzie beznadziejnym detektywem, jak do wieczora nie znajdzie tego psa. Mm-hmm. Ona się nazywała Krecia, ten pies. I on poszedł do Hipci i oni razem poszli do dziecka Kufle, dlatego że dziadek Kufle to był taki starszy pan, co bardzo lubił pić piwko. I on zawsze wszystko wiedział. Mhm. I on im powiedział, że dużo psów, co ma taki pan Toluś poeta. I prawdopodobnie ten Toluś poeta znalazł tego psa. Bo on był bardzo taki ten, ale powiedział, że to jest taki bardzo delikatny człowiek i bardzo lubi czytać wiersze. I oni do niego poszli, tam zaczął czytać wiersze i powiedział tak, że da im tą Krecię, ale muszą zrobić dla niego małą drobnostkę. Taki jeden pan w białym kapeluszu szuka czarnego parasola i czy by mogli go poinformować, czy jest któryś... jakby znaleźli ten parasol. Mhm. To niby tak miało być takie... Czyli co, mieli poszukać tego parasola? Tak, mieli po prostu poszukać, że gdzieś tam... No i co? I zaczyna się akcja pewnie. Tak, i oni wrócili do tej pani, oddali tego... Pieska? Tego pieska. I tam się zaczyna akcja. I powiem mu, nie będę zdradzać tam tych, tylko powiem, kto są tym razem podejrzanymi. Mm-hmm. Ten koleś z białym kapeluszu. Nazywają go Biały Kapelusz. Niespodziewanie. Biały Kapelusz, sportowiec. No ale jak? Ja myślałam, że tu szukają dla tego białego kapelusza, tego czarnego parasola. Tak, ale inni też zaczynają szukać. A chodzi o kasę znowu? O co? Nie powiem, dobra, powiem. W parasolu, jak się odkręca rączkę, to w środku jest plan. A. To w środku jest plan
No i powiem, co jest na tym planie, ale tam jest pokazane... Coś cennego. Tak. I bo... Bo przodek tego czar... tego par... nie. Białego kapelusza ukrył tam skarb. Naprawdę? No. No dobrze, no to warto szukać takiego parasola. I jeszcze, no tak. No. Mhm. A potem... Dobra, sportowiec, jest drugi powierzany. Są jeszcze jacyś? No, jest tam dużo koleżków, ale najważniejszy taki tym, to jest biały kapelusz i sportowiec. Mhm. I oni tam szukają przez całą tą akcję tego czarnego parasola i znajdują też różne rzeczy, pomniejsze akcje. Tak. No. No super, no i super. A gdzie się dzieje akcja? Mnie to ciekawi. W Polsce. A to jest w czasie wakacji, czy w czasie szkoły? W czasie wakacji. To jest chyba, oni to mają w Warszawie. W Warszawie? Tak, okay. W Warszawie. Okej, okay. Mają jeszcze jakichś kolegów? Tak mi się przynajmniej wydaje. Oni mają jeszcze takiego kolegę, on ma jeszcze takiego kolegę leniwca, to potem też dołącza do nich. Leniwiec, podoba mi się to. Leniwiec, dlatego, że to jest taki od nich młodszy chłopiec, co ciągle leży na ławkach, ciągle śpi, odpoczywa i je różne rzeczy. Ojejku, to jak ja prawie. Nie żartuję. Ale ja bym tak chciała być takim leniwcem czasem. Tak. No i on tak... I on, no i on ciągle o czymś myśli i nie chce mu się niczego robić. A potem im jakoś? Tak, a potem jest od kapowania dla nich. A, czyli szpieguje dla nich. Tak, on dla nich potem taki szpieguje. Zwiadowca. Tak, i powiem taką śmieszną przygodę raz go przypadkiem, bo on sobie zasnął. On miał kapować na takich podejrzanych kolesi i się ukrył z ich towarem i zasnął sobie w jednej skrzynce, bo wyglądała całkiem przyjemnie. I go wywieźli ci podejrzani kolesi, bo nie wiem, bo myśleli, że jest ich towar. I wywieźli go daleko, tak, autem. A rodzice się nie martwili o niego? Nie wiem. Wywieźli go w skrzynce. No to nie zasypiajcie dzieciaki w żadnych takich skrzynkach, nawet jak wyglądają dobrze, jak łagodne łóżeczko. Mhm. To uważajcie, bo was mogą wywieźć gdzieś ciężarówko. Ale ten leniwiec miał bardzo duże szczęście. Mhm. I jeszcze takim ważną osobą najpierw jest jeszcze pani Baumanowa, taka nauczycielka od angielskiego tej Hipci. Mhm. No bo ona ten czarny parasol miała u siebie w domu i oni ukradli od tej pani. O nie, naprawdę? No. A skąd pani Baumanowa miała ten parasol? Nie wiadomo, znalazła go kiedyś. Uh-huh. Bo mamusi, bo powiem tak, no to nie jest jakoś bardzo związane z tajemnicą. Potem się okazało, że ten jego przodek to mieszkał w tym domu. On kolekcjonował parasole i tam zostawił ten parasol z tą wskazówką. Bardzo ciekawa historia. Kolejna historia detektywistyczna w te wakacje. No. Nie mogę się doczekać, ile jeszcze historii detektywistycznych przeczytamy w te wakacje. No. A jeszcze mnie bardzo ciekawi. To taka twoja ulubiona przygoda. Mnie ciekawi. Ulubiona przygoda? Kiedy ten leniwiec się objadał malinami, leżał sobie, leżał i nagle czarny parasol mu spadł na ziemię obok niego. I on nie wiedział, o co chodzi. Nie wiedział, że to jest podejrzany parasol. Wziął go sobie po prostu, ten parasol. On nie wiedział, że to jest podejrzany parasol. I sobie go po prostu wziął. Sprytnie. A powiedz mi, Ola, a twój ulubiony bohater? Nie wiem. Ale jak chodzi o przestępców, czy wszystkich? Nie powiem, wszystkich. No to, nie wiem. Chyba leniwiec. No on jest taki fajny. Taki fajny chłopak. Z tego leniwca. Fajne takie przygody mieć wakacje, co? Taką zagadkę sobie rozwiązać. Tak. Detektywistyczną. Mogłaby nam się taka przydarzyć, co? W te wakacje? Byśmy mogli czegoś poszukać. Jakiegoś skarbu, albo nie wiem czego. Musicie coś wymyślić, dziewczyny. Chociaż jakieś podchody? Albo coś w tym stylu. Co wy na to? No dobra. Może być i tak. Czemu nie? A jakbyś miała porównać tą książkę Adama Bagdaja do innych książek Adama Bagdaja? To
są wszystkie takie same prawie. To tak samo są dla mnie fajne. Mhm. Podobna taka historia też, nie? Troszeczkę. No. Bo znowu jest detektywistyczna. Znowu kogoś śledzą, jak w Kapeluszu za 100 tysięcy. Tak, tak. No to tylko w sumie do Kapelusza podobne, bo do tych innych książek nie, to nie bardzo. Tam są inne historie, nie? Tak, są inne. W tym Podróż za jedyny uśmiech jest inaczej. Stawiono tylko banana też inaczej. Też inaczej. Przerwy 01 też inaczej. No, inne. No, to trochę inaczej jednak tam jest. A to jest nowa taka detektywistyczna historia. No. A wiem, o co miałam zapytać. O ciekawe słowa, których używają. A no to takie same jak zwykle. Morowo? No tak. Był morowy chłopak? Tak, tak. Mówili tego na tego kugusia. No, no właśnie. Bo to znowu są te stare czasy, tak? A coś było takiego, co cię zaskoczyło, że w starych czasach jakieś było inne? Nie, chyba nie. Już chyba ci wszystko zdołałam wytłumaczyć. Tak, już wszystko. Jak to było w starych czasach, wszystko tak? Wszystko było takie podobne jak w innych książkach. Co ciekawe, ja tej książki w dzieciństwie nie czytałam akurat. Nie pamiętam jej w ogóle. Uwaga, Czarny parasol. Jakoś tak... Inne książki Adama Bagdaja czytałam, a tej jakoś tak nie czytałam. No, ona jest fajna. Chyba muszę nadrobić. No, musisz nadrobić. No, to ona mnie zachęciła do przeczytania tej książki. Mam nadzieję, że was też. No, mamo, pójdziemy już na basen. A ile lat ma ten Kuba? Nie wiem, nie powiedziałam. No właśnie, bo może to nam powie, komu możemy polecić tę książkę. Ale jak dla mnie ja bym poleciła dzieciom od 8 do 12 lat, tak. Fajna bardzo jest. Co ci się najbardziej podobało? Nie, jak oni kogoś śledzili. Śledzenie się Oli podoba. Albo jak Hipcia udawała taką małą, grzeczną dziewczynkę. Albo jak się stawiała temu sportowcowi, ta Hipcia. Taka mała dziewczynka się stawiała. No to też ciekawe bardzo. To czyli takim dzieciakom do takiej młodzieży. Tak, młodszej. Okej, okay, super. No dobrze. To co? To pa. Adam Bagdaj wrócił. Jeszcze będzie jakaś książka Adama Bagdaja, Ola? A może Telemach w dżinsach. Może. Jak się uda, no tak. No. No tam są dwie części tego Telemacha, to może dwie części jeszcze będą. Jest, są dwie części Telemacha? Tak, jest jeszcze druga. Nie będę jak ta druga się nazywa, ale wiem, że jest druga część Telemacha w dżinsach. Tak mi się coś kojarzy. Jeszcze no, te słynne wakacje z duchami nam zostały, ale Ola. To Maja o nich nie opowiadała? No nie, Maja już tą książkę zna, Ola jeszcze nie, ale jakoś. Nie, ja ją kiedyś słuchałam, mamo. Ale coś jej się tak nie śpieszy do opowiadania tej książce. A to akurat wakacje. I fajnie by było tę wakację z duchami sobie omówić. Dobra, dobra. No, ale za to Maja szykuje dla was następne dwa odcinki o takich książkach dla trochę młodszych. Dzieciaków? No, przynajmniej jedną, a będzie druga część Julki na pewno i odkrycie Mai, książka, w której się zakochała, ale to zostawimy jako taką słodką tajemnicę. Dobra. I pewnie opublikujemy już po naszych wakacjach. No dobrze. Chodź, mamo, nie kończymy już. Tak, Ola mnie tu popędza, bo chce już iść na basen, tato mnie też popędza, bo wszyscy chcą iść na basen. I Maja już nawet poszła się napić lemoniadę. Bo już w tamtym odcinku chcieliśmy już iść na basen. No właśnie, to straszne. Bo nagrywamy to po sobie. Wiecie, co wam powiemy? Idziemy na basen. Pa, pa. No tak, idziemy. No, mu się wyłączaj, to idziemy.